Wyznaję sprawę oskarżonego Władysława. W pierwszej kolejności sprawdzimy obecność. Stawił się oskarżony. Była naszą sąsiadką. Wszyscy na nią mówili bardzo szybko. Ona prowadziła gospodarstwo rolne. Jak i inne osoby często pomagaliśmy jej w gospodarstwie. Niechało się pociągnąć, pomagałem się jej. Teraz dokonałem się, że przez tak zwaną ukradłem jej traktor. Byłem pomówiony o jej pobycie, ale ja tego nie zrobiłem. Prokuratura rejonowa w Regionie Północ oskarża wobec tego, że w dniu 16 stycznia 1998 roku w godzinach popołudniowych w miejscowości Szczelce Górne, gmina Dobrocz, na terenie posesji oznaczonej numerem 31, działając bezpośrednim zamiarem podwodnienia życia terenu 71 ze szczególnym okrucieństwem oraz zamiarze kradzieży posiadanych przez nią pieniędzy, doprowadził ją w nieustalony sposób do stanu bezbronności i zabrał jej w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie około 1000 zł, po czym rzucił żywą do betonowej studni o głębokości 8,5 metra, a następnie zrzucił należącą na jej dnie na dnie tej studni kalenem siemienowi z tej wysokości co najmniej 5 dużych płód drewna oraz 4 duże kamienie polne, czym spowodował liczne obrażenia jej ciała. Zrozumiał pan tutaj zarzutu zawartego w akcie oskarżenia. Czy pan przyznaje się do popełnienia zarzucanego panu czynu w akcie oskarżenia? Nie. Nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego panu czynu. Czy chce pan złożyć wyjaśnienia w tej sprawie? Nie. Wyjaśnię dopiero po przesłuchaniu świadków. Dobrze. Mam rozumieć, że na obecnym etapie występowania nie chce pan składać wyjaśnień. Ewentualne wyjaśnienia złoży pan po przesłuchaniu świadków w sprawie.